Zapraszamy do wysłuchania książki Sara Pinborough zatytułowanej Co kryją jej oczy? Przełożyła Maciejka Mazan, czyta Kamila bar Kochańska. Trzy osoby mogą dochować tajemnicy, o ile dwie z nich nie żyją. Benjamin Franklin. Dla tasza. Słowa tego nie wyrażą. Mogę powiedzieć tylko: Dziękuję za wszystko oraz ja stawiam. Część pierwsza. Wtedy. Raz na godzinę szczypać się i powtarzać. Nie śpię. Spoglądać na ręce. Liczyć palce. Spoglądać na zegar lub zegarek, odwracać wzrok, znowu spoglądać, zachować spokój i czujność, myśleć o drzwiach. Później, gdy wreszcie to zrobił, zaczynało świtać szare smugi na płótnie nieba, suche liście i błoto na jego dżinisach, ból słabego ciała lodowaciający w wilgotnym, zimnym powietrzu. Stała się rzecz, która się nie odstanie straszna i niezbędna zakończenie i początek związane już na wieki. Spodziewał się, że świat w związku z tym jakoś zmieni barwy, ale niebo i ziemia przybrały te same stłumione odcienie, a drzewa nie zatrzęsły się z gniewu. Wiatr nie zaczął zawodzić. W oddali nie zawyła Syrena. Las był lasem, Ziemia Ziemią. Westchnął i poczuł się zaskakująco dobrze, oczyszczony. Nowy świt, nowy dzień. W milczeniu ruszył w stronę zrujnowanego domu w oddali. Nie obejrzał się za siebie. Teraz Adel, gdy David w końcu wraca do domu mam jeszcze błoto pod paznokciami. Szczypie mnie we wrażliwą skórę łożyska wbite głęboko pod płytkę. Żołądek mi się skręca na nowo ogarnia mnie zdenerwowanie. Gdy drzwi wejściowe się otwierają i przez chwilę ja i on patrzymy na siebie w milczeniu z dwóch krańców długiego korytarza naszego nowego wiktoriańskiego domu, rozdzieleni pasem wypolerowanego na błysk parkietu. Potem on rusza nieco chwiejnie do salonu. Oddycham głęboko i idę za nim, wzrygając się przy każdym ostrym stukocie moich obcasów o drewno. Nie wolno mi się bać. Muszę to naprawić. Oboje musimy. Jest kolacja. Staram się mu nie narzucać. Tylko Strogonow wytrzyma do jutra, jeśli już jadłeś. On stoi odwrócony ode mnie i wpatruje się w naszą biblioteczkę, w której faceci od przeprowadzek już ustawili wyjęte z pudeł książki. Usiłuję zapomnieć o tym, jak długo go nie było. Zbite szkło znikło. Zamieciona podłoga lśni czystością. Ogród wygląda jak dawniej. Ani śladu po tamtym napadzie szału. David nie wyczuje w moim oddechu wina, bo pamiętam, żeby po każdej lampce płukać usta. Nie lubi, kiedy pije. Kieliszek. Góra dwa w towarzystwie. Nigdy w samotności. Ale dziś nie dało się inaczej. Trochę ziemi zostało mi pod paznokciami, ale prysznic, blado-błękitna sukienka ze szpilkami pod kolor oraz makijaż sprawiły, że wyglądam nieskazitelnie. Żadnych śladów łez i bójki. Musimy zmyć z siebie to wszystko. To nasz nowy początek. Nie ma innego wyjścia. Nie jestem głodny. Odwraca się do mnie i widzę w jego oczach odrazy. Powstrzymuję łzy. Ta pustka jest gorsza od gniewu. Dzieło mojego życia obraca się w proch. Nieważne, że znowu się upił. Chcę tylko, żeby mnie kochał tak jak dawniej. Nawet nie zauważył mojego wysiłku, nie dostrzega mojej ciężkiej pracy, jak wyglądam, jak się staram. Idę do łóżka mówi. Nie patrzy mi w oczy i wiem, że to oznacza osobny pokój. Dwa dni po nowym początku, a on już ze mną nie sypia. Czuję, że przepaść między nami powiększa się coraz bardziej. Wkrótce nie zdołamy się już dosięgnąć. On obchodzi mnie ostrożnie, a ja mam ochotę go dotknąć, lecz za bardzo boję się jego reakcji. Wydaje mi się, że on się mną brzydzi, a może raczej dosięgają mnie fale jego obrzydzenia do samego siebie. Kocham cię, mówię cicho. Nienawidzę siebie za to wyznanie, a on nie odpowiada. Chwiejnie wchodzi po schodach, jakby mnie tu nie było. Słyszę jego cichnące kroki i odgłos zamykanych drzwi. Po chwili wpatrywania się w przestrzeń, w której jego już nie ma, i słuchania, jak pęka moje połatane serce, wracam do kuchni i wyłączam piekarnik. Nie odłożę strogonowa na jutro. Będzie smakował gorzkim wspomnieniem tego dnia. Nie ma kolacji, nie ma nas. Czasem zastanawiam się, czy on chce mnie zabić, żeby raz na zawsze z tym skończyć, pozbyć się tego ciężaru. Może ja też trochę chcę go zabić. Mam ochotę na kolejny kieliszek zakazanego wina, ale zwalczam pokusę. Twarz i tak już spuchła mi od łez. Nie zniosę następnej kłótni. Może rano się pogodzimy, podmienię butelkę, a on nie dowie się o moim pijaństwie. Spoglądam przez okno na ogród, po czym w końcu gaszę światło na ganku. Widzę swoje odbicie w szybie. Odbicie pięknej kobiety. Dbam o siebie. Dlaczego on mnie już nie kocha? Dlaczego nasze życie nie może wyglądać tak, jak pragnę, jak chcę? Po wszystkim, co ode mnie dostał. Mamy mnóstwo pieniędzy. On pracuje w zawodzie, o którym marzył. Moim jedynym celem jest być idealną żoną i zapewnić mu idealne życie. Dlaczego nie potrafi zapomnieć o przeszłości? Jeszcze parę minut użalam się nad sobą, wycierając i polerując granitowe blaty. Potem oddycham głęboko i biorę się w garść. Muszę się wyspać. Tak, porządnie. A wezmę pigułkę, żeby nic nie czuć. Jutro będzie inaczej. Musi być. Wybaczę mu. Zawsze mu wybaczam. Kocham mojego męża od zawsze, od pierwszego wejrzenia i nigdy nie przestanę. Nie zrezygnuję z tego. Nie mogę. Luis. Tylko bez nazwisk. Dobrze, ani słowa o pracy, ani słowa o nudnym życiu. Porozmawiajmy o prawdziwych sprawach. Naprawdę tak powiedziałaś? Tak. No, nie, on to powiedział, mówię. Twarz mnie pali. Dwa dni temu pierwszy niedozwolony Negroni o wpół do piątej wydawał się romantyczny, ale teraz zalatuje tragi farsą. 34-letnia kobieta wchodzi do baru, gdzie podrywają facet jej marzeń, który okazuje się być jej nowym szefem. Boże. Takie to okropne, że chce umrzeć. Totalna porażka. No, ja myślę. Sofii Parska śmiechem i natychmiast stara się go stłumić. Ani słowa o nudnym życiu. Na przykład o takiej błachostce, że jest żonaty. Powstrzymuje ją wyraz mojej twarzy. Przepraszam. Zasadniczo wiem, że to nie jest śmieszne, no, ale jednak trochę jest. A ty wyszłaś z wprawy, jeśli chodzi o mężczyzn, ale jak mogłaś się nie zorientować po tym tekście, że jest żonaty? Fakt, że to nowy szef, przemilcze z litości. Po prostu masz cholernego pecha. Jakoś mnie to nie bawi, mówię, ale się uśmiecham. Poza tym, żonaci to twoja specjalność. Fakt. Wiedziałam, że dzięki niej poczuję się lepiej. Razem jesteśmy zabawne, śmiejemy się. Sofie jest aktorką, choć nigdy nie poruszamy tematu, że od lat nie zagrała nic oprócz zwłok w dwóch filmach telewizyjnych. I pomimo jej romansów, małżeństwo z dyrektorem z branży muzycznej przetrwa wieki. Poznałyśmy się na zajęciach w NCT i choć pochodzimy z różnych światów, wytworzyła się między nami więź. Minęło siedem lat, a my nadal umawiamy się na winko. Ale teraz upodobniłaś się do mnie, zauważa ona z figlarnym mrugnięciem. Sypiasz z żonatym. Ach, od razu poczułam się lepiej. Nie przespałam się z nim i nie wiedziałam, że ma żona. To ostatnie jest nie do końca prawdą. Pod koniec wieczoru zaczęłam coś podejrzewać: to jego gwałtowne napieranie ciałem na moje ciało, kiedy się całowaliśmy oszołomieni dżinem. Jego nagłe wycofanie i wzrok winowajcy. Przeprosiny nie mogę. No wszelkie symptomy. Dobrze, śpiąca królewno. Po prostu cieszę się, że prawie zaliczyłaś. Ile to już? Naprawdę, nie chcę o tym myśleć. Pogrążaniem mnie w jeszcze większej depresji nie pomożesz mi w tych opałach, mówię. I znowu piję. Potrzebuję kolejnego papierosa. Adam śpi spokojnie i nie drgnie aż do śniadania. Mogę się odprężyć. On nie miewa koszmarów, nie lunatykuje. Bądźmy wdzięczni za drobne łaski. Poza tym to wina Mikaeli, dodaje, gdyby odwołała spotkanie, zanim tam dotarłam, do niczego by nie doszło. Ale Sofia ma rację. Już dawno nie flirtowałam z mężczyzną, nie mówiąc już o upiciu się z nimi, całowaniu go. Jej życie wygląda inaczej. Zawsze otaczają ją nowi, interesujący ludzie, twórcy, którzy żyją z rozmachem, piją do późna i mają zwyczaje nastolatków. Samotna matka, utrzymująca się w Londynie z pensji sekretarki psychiatry, w dodatku sekretarki na niepełny etat, nie ma łatwego życia ani też wielu okazji, żeby przezwyciężyć lęki i co wieczór wychodzić w nadziei, że poznam kogokolwiek, a co dopiero tego jedynego. A nie znoszę Tindera ani tym podobnych wynalazków. Właściwie przyzwyczaiłam się do niezależności. Całą resztę odłożyłam na jakiś czas. Ten jakiś czas okazał się nieświadomie wybranym stylem życia. — To cię rozweseli. Sophie wyjmuje joint z kieszeni na piersiach czerwonego sztruksowego żakietu. — Wierz mi, ujaramy się i świat będzie weselszy. Dostrzega moje wahanie i uśmiecha się obuzersko. Wyluzuj Lu. To wyjątkowa okazja. Przeszłaś samą siebie. Całowałaś się ze swoim nowym żonatym szefem. Genialnie. Powinnam zlecić komuś napisanie o tym scenariusza. Zagrałabym ciebie. Proszę bardzo, przydadzą mi się pieniądze, kiedy wylecę z pracy. Nie mogę ani nie chcę kłócić się z Sofii, i wkrótce siadamy na malutkim balkonie mojego mikroskopijnego mieszkanka z winem, chipsami i papierosami u stóp. Podajemy sobie Blanta i chichoczemy. W przeciwieństwie do Sofii, która w głębi duszy pozostała nastolatką, ranie to dla mnie zbytek. Kto żyje na własny rachunek, nie ma na to czasu ani pieniędzy. Ale zawsze wolę się śmiać niż płakać, więc zaciągam się głęboko, słodkim, nielegalnym dymem. To mogło się przydarzyć tylko Tobie, mówi Sofi. Okryłaś się? Kiwam głową i uśmiecham się na to wspomnienie. To pierwsze, co przyszło mi do głowy. Zamknęłam się w toalecie. Kiedy w końcu wyszłam, już go nie było. Zaczyna dopiero jutro. Doktor Sykes go oprowadził. I jego żonę. No tak, żonę też przypominam sobie, jak ładnie wyglądali razem w tej krótkiej, strasznej chwili zrozumienia. Piękna para. Długo siedziałaś w tym wychodku? Dwadzieścia minut. O, lu! Po chwili obie ich oczemy nakręcone winem i blantem, i przez jakiś czas nie możemy przestać. Szkoda, że nie widziałam twojej miny, mówi Sofii. Mhm. Mm Wyobrażam sobie jego minę, kiedy mnie zobaczy. Sofii wzrusza ramionami. To on jest żonaty. Jego wina. Nic nie może ci zarzucić. Rozgrzesza mnie, ale i tak mam wyrzuty sumienia, klejące się do mnie wraz z szokiem. Zniewalająco piękna kobieta u jego boku mignęła mi, zanim rzuciłam się do ucieczki. Jego piękna żona, elegancka, o ciemnych włosach i oliwkowej cerze, jak Angelina Jolie, roztaczająca podobną aurę tajemnicy, wyjątkowo szczupła, jak moja antyteza. Ta stoplatka z nią wypaliła się w moim mózgu. Nie wyobrażam sobie, żeby taka kobieta. Mogła spanikować i ukryć się w toalecie przed kimkolwiek. Zapolało mnie to bardziej niż powinno. Nie po jednym pijackim popołudniu i nie tylko dlatego, że moja samoocena zaryła w dwa metry mułu pod dnem. Rzecz w tym, że go polubiłam. Tak naprawdę, tego nie mogę powiedzieć, Sofii, że rozmawiałam z nim jak od dawna z nikim że cieszyłam się flirtując z kimś, kto odpowiadał na moje zaczepki, i że zapomniałam już, jak wielkie emocje potrafi obudzić coś potencjalnie nowego. Moje życie to z definicji niekończący się młyn. Budzę Adama i wyprawiam go do szkoły. Jeśli pracuje i chce wyjść wcześniej, daję mu pieniądze na śniadanie. Jeśli nie pracuje, przez godzinkę chodzę po lumpeksach w poszukiwaniu fajnych ciuchów, żeby nie odstawać od dyskretnie kosztownego stylu kliniki a potem już tylko gotowanie, sprzątanie, zakupy, aż Adam wróci do domu, a wtedy praca domowa, herbata, kąpiel, bajka dla niego, dla mnie wino i kiepski sen. Gdy Adam jedzie na weekend do swojego ojca, jestem zbyt zmęczona, by zdobyć się na cokolwiek po zależeniem przed telewizorem i oglądaniem głupot. Myśl, że tak będzie wyglądać moje życie, dopóki Adam nie skończy przynajmniej piętnastu lat. Budzi we mnie ciche przerażenie, więc głębiej w nią nie wnikam. Ale podrywka w barze przypomniała mi, jak wspaniale jest coś poczuć poczuć się kobietą <noise> poczuć, że żyje. Myślałam nawet, aby wrócić do tego baru, bo może on będzie mnie tam szukał. Ale życie to nie komedia romantyczna. On jest żonaty, a ja jestem idiotką. Nie czuję goryczy, tylko smutek. Nie mogę tego powiedzieć Sofii, bo nie chcę jej litości. O wiele łatwiej znajdować w tym zabawną stronę, bo to naprawdę zabawne. I przecież nie jest tak, że siedzę w domu, co wieczór opłakuje moje singielstwo, jakby żadna kobieta nie mogła być spełniona bez mężczyzny. Na ogół czuję się całkiem szczęśliwa. Jestem dorosła mogło być o wiele gorzej. Popełniłam. Jeden błąd. Jakoś to przeżyje. Biorę garść chipsów, Sophie też. Krągłości to nowa szczupłość. Mówimy jednocześnie, pożeramy chipsy i znowu się śmiejemy. Myślę o tym, jak spanikowana i osłopiała ukrywałam się przed nim w toalecie. To w sumie śmieszne. Wszystko jest śmieszne. Jutro, kiedy będę musiała stawić czoło sytuacji, może przestanie mnie to bawić, ale na razie. czemu nie? Jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z własnych wpadek, to z czego się będzie umiał śmiać? Po co ci one? Pytam później, gdy butelka wina stoi już pusta między nami, a wieczór chyli się ku końcowi. Te romanse. Nie jesteś szczęśliwa z Jayem? Pewnie, że jestem. Odpowiada Sofii. Kocham go. Przecież nie robię tego cały czas? A może i tak. Jest aktorką, czasem przesadza, żeby podkolorować historię. Ale po co ci one w ogóle dziwne, ale w zasadzie nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Ona wie, że ten temat mnie krępuje. Nie dla niego samego, to jej sprawa, ale ponieważ znam i lubię Jaya. Jest dla niej dobry. Bez niego miałaby przesrane, taka prawda. Mam większy popęd niż on, mówi w końcu sofii A w małżeństwie i tak nie chodzi o seks. Chodzi o bycie ze swoim najlepszym przyjacielem. Jay jest moim najlepszym przyjacielem. Ale spędziliśmy ze sobą piętnaście lat. Pożądanie wygasa. No wiesz, czasem się kochamy. Ale to już nie to. No, i dziecko wszystko zmienia. Tyle lat uważaliśmy się za rodziców, a nie kochanków, że trudno nam obudzić dawną namiętność. Myślę o moim krótkim małżeństwie. Pożądanie nie umarło wraz z nim, ale to nie przeszkodziło mojemu mężowi odejść po czterech latach ode mnie i naszego dwuletniego synka. Może Sofia ma rację. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek uważała mojego byłego Jena za najlepszego przyjaciela. Po prostu to trochę smutne, i tak jest. Powierzysz w prawdziwą miłość i żyli razem długo i szczęśliwie, jak w bajkach, a życie nie przypomina bajki. Myślisz, że on cię kiedyś zdradził? Na pewno flirtował. Była taka jedna piosenkarka pracował z nią dawno temu. Możliwe, że ze sobą kręcili. Ale cokolwiek się między nimi wydarzyło nie miało na nas wpływu takiego prawdziwego. Mówi bardzo rozsądnie, a ja myślę tylko o bólu. Podejściu po Jena, jakiego zdrada wpłynęła na moją samoocenę. ocenę, czułam się bezwartościowa, brzydka. Przelotna podrywka, dla której mnie zostawił, wkrótce go rzuciła, ale to nie poprawiło mi samopoczucia. Chyba nigdy tego nie zrozumiem, mówię. Wszyscy mają tajemnicę lu, i wszyscy powinni je mieć. Nigdy nie poznasz do końca drugiej osoby, oszalejesz, jeśli będziesz do tego dążyć. Po jej wyjściu. Sprzątam po bojowisko po naszym wieczorze i przychodzi mi do głowy, że może to Jay pierwszy ją zdradził. Może na tym polega jej tajemnica, sięgająca korzeni hotelowych schadzek? Może robi to wszystko, żeby poczuć się lepiej lub po cichu się odegrać, kto wie. Pewnie dzielę włos na czworo. To moja specjalność. Są gusta i guściki, upominam się w duchu. Sofie chyba lubi takie życie i to mi powinno wystarczyć. Minęło dopiero w jedenastej, a ja już padam z nóg. Przez chwilę patrzę na Adama. Koi mnie jego widok. Gdy tak śpi spokojnie, malutki i skulony na boku pod kodrą z gwiazdnymi wojnami i mi się Paddingtonem pod pachą. Potem zamykam drzwi i zostawiam go samemu sobie. Jest ciemno. Gdy budzę się w łazience? Stoję przed lustrem i czuję ostre pulsowanie w goleni, po zderzeniu z koszem na pranie w kącie. Serce miło mocze wzdłuż linii włosów zebrały się kropelki potu. Rzeczywistość powoli do mnie dociera, a nocny koszmar odpływa, zostawiwszy po sobie tylko resztki w mojej głowie. Ale wiem o co chodziło. To zawsze ten sam sen. Wielki budynek, jak stary szpital lub sierociniec, opuszczony, gdzieś w jego czeluściach jest uwięziony Adam, a ja wiem. Po prostu wiem, że jeśli go nie znajdę, umrze. Woła mnie, przerażony. Coś strasznego zbliża się do niego. Biegnę korytarzami usiłując go znaleźć a ze ścian i sufitów wyciągają się cienie jak ręce straszliwego zła, które żyje w tym budynku. Oplatają mnie, unieruchamiają. Słyszę tylko płacz Adama, gdy próbuje uciec przed tymi ciemnymi, lepkimi pasmami, które chcą mnie od niego oddzielić, udusić i wciągnąć w bezdenny mrok. Co straszny sen przywiera do mnie jak te cienie z koszmaru. Nie zawsze śni mi się dokładnie tak samo. Szczegóły się różnią. Ale sens zostaje. I choćby przyśnił mi się tysiąc razy, nigdy do niego nie przywyknę. Nocne koszmary nie zaczęły się po narodzinach Adama zawsze je miałam. Ale wcześniej walczyłam o własne życie. Teraz uważam, że tamto było lepsze, nawet jeśli wtedy tego nie wiedziałam. To moje przekleństwo. Wysysają ze mnie siły, nie pozwalają odpocząć, podczas gdy bycie samotną matką wystarczająco daje mi się wyznaki. Tym razem przeszłam większy odcinek. Zwykle budzę się oszołomiona. Stoję albo przy własnym łóżku, albo przy łóżku Adama, często w trakcie wypowiadania nonsensownego, wypełnionego przerażeniem zdania. Przydarza mi się to tak często, że Adam już się wtedy nie boi. Ale on odziedziczył praktyczny zmysł po swoim ojcu. Poczucie humoru ma na szczęście po mnie. Zapalam światło i spoglądam w lustro. Wyrywam się jęk. Sinewory pod oczami rozciągają mi skórę, i wiem, że żaden podkład ich nie zatuszuje. Na pewno nie w dziennym świetle no pięknie. Przypominam sobie, że mam w nosie, co pomyśli o mnie tajemniczy nieznajomy z baru, mój nowy żonaty. Szlag to szef. Miejmy nadzieję, że ze wstydu będzie przez cały dzień udawał, że mnie nie dostrzega. Mimo to żołądek mi się ściska, a w głowie łomocze ból od nadmiaru wina i papierosów. — Nie pękaj — nakazuje sobie — za parę dni wszystko pójdzie w niepamięć. Idź do pracy i rób co do ciebie należy. Jest czwarta nad ranem. Piję parę wody, wyłączam światło i idę do łóżka w nadziei, że zdołam się choć zdrzemnąć, zanim budzik rozdzwoni się o szóstej. Zabraniam sobie myśleć o tamtym pocałunku i cudownym, choć przelotnym przypływie pożądania, tej jedynej w swoim rodzaju więzi. Gabię się w ścianę i rozważam liczenie owiec. Potem dociera do mnie, że jestem nie tylko zdenerwowana, ale również szczęśliwa, że znowu go zobaczę. Skrzytam zębami i wyzywam się od idiotek. Nie jestem taka. Adel. Macham do niego z uśmiechem, gdy wychodzi do pracy w klinice. To jego pierwszy dzień. Starsza pani z sąsiedztwa, która wyprowadza na spacer swojego małego, równie kruchego jak ona pieska, przygląda nam się z aprobatą. Wydajemy się idealną parą. David i ja tak lubię. Mimo to wzdycham z ulgą, gdy zamykam za nim drzwi i zostaję w pustym domu, choć to westchnienie zakrawa na zdradę. Uwielbiam, kiedy David jest tu ze mną, ale sytuacja jeszcze nie wróciła do normy i w atmosferze czuje się coś przemilczanego. Na szczęście, nasz nowy dom jest na tyle duży, że David może się ukryć w swoim gabinecie i ostrożnie się mijamy, udając, że wszystko jest w porządku. Czuję się odrobinę lepiej niż wtedy, gdy wrócił do domu pijany. Naturalnie następnego ranka nie poruszyliśmy tematu. Ostatnio nie prowadzimy takich rozmów. On zasiadł nad dokumentami, mnie czekały obowiązki zapisanie nas do miejscowej siłowni, odpowiednio kosztownej, a następnie obejście i uważne obejrzenie naszej nowej, szykownej dzielnicy. Lubię orientować się w terenie, żeby potem móc go zobaczyć. Dzięki temu czuję się swobodniej. Rozluźniam się. Po prawie dwugodzinnym spacerze, wypełnionym notowaniem w pamięci lokalizacji sklepów, barów i restauracji, wszystkie poukładały się bezpiecznie w mojej głowie, skąd mogę przywołać ich obrazy w dowolnej chwili. Czas na zakupy. Chleb w miejscowej piekarni, oliwki, krojoną szynkę, humus i suszone na słońcu pomidory w delikatesach. Wszystko, tak dekadencko drogie, że poszła na nie cała suma na prowadzenie domu. Wpadam na pomysł, żeby zrobić dla nas piknik w czterech ścianach, choć jest na tyle ciepło, że moglibyśmy usiąść na dworze. Ale wydaje mi się, że David jeszcze nie chce wychodzić do ogrodu. Wczoraj poszliśmy do kliniki. Starszy wspólnik, doktor Sykes, oraz inni lekarze i pielęgniarki od pierwszej chwili. Poddali się mojemu urokowi. Ludzie dobrze reagują na urodę. Może przemawia przeze mnie próżność, ale to prawda. David mówił mi kiedyś, że sędziowie łatwiej wierzą atrakcyjnym świadkom. Po prostu w loterii losu przypadła mi ładna cera i struktura kostna, i już wiem, że dzięki temu mogę zdziałać cuda. Nawet nie muszę się odzywać, po prostu wystarczy, że słucham z uśmiechem, a ludzie, Jedzą mi z ręki. Moja uroda sprawia mi radość. Nie zamierzam się tego wypierać, i bardzo się staram, żeby ją zachować dla Davida. Wszystko, co robię, robię dla niego. Nowy gabinet Davida, z tego, co udało mi się zauważyć, jest drugim pod względem wielkości pomieszczeniem w klinice. Taki sam miałby, gdyby zdecydował się pracować na Harley Street. Kremowa, mięsista wykładzina, duże biurko, odpowiednio ostentacyjne i luksusowa poczekalnia. Recepcjonistka, atrakcyjna blondynka, jeśli lubi się ten typ, uciekła z zatem tego biurka, zanim nas sobie przedstawiono, co mnie zirytowało, ale doktor Sykes tego nie zauważył, pochłonięty tokowaniem i oblewaniem się rumieńcem, uszczęśliwiony, że śmieje się z jego okropnie nieśmiesznych żartów. Zdaje się, że dobrze mi poszło, jak na kogoś ze złamanym sercem. David chyba też był zadowolony, bo potem trochę złagodniał. Dziś wieczorem idziemy do doktora Sykesa na powitalną kolację. Wszystko mam zaplanowane. Jaką, włożę sukienkę i jak ułożę włosy. Zrobię wszystko, żeby David był ze mnie dumny. Potrafię być dobrą żoną. Żoną nowego wspólnika. Pomimo trosk czuję spokój. Co nie zdarzyło mi się od czasów przeprowadzki. Spoglądam na zegar, jego tykanie mąci głuchą ciszę tego domu. Dopiero ósma. David pewnie dotarł już do pracy, zadzwoni najwcześniej o pół do dwunastej. Mam czas. Idę do sypialni i kładę się na posłanym łóżku. Nie zamierzam spać, ale zamykam oczy. Wyobrażam sobie klinikę. Gabinet Davida, mięsistą kremową wykładzinę, wypolerowany machoń biurka z malutkim zadrapaniem na krawędzi, dwie wąskie sofy, twarde siedzenia, szczegóły. Oddycham głęboko. Louise, ładnie dziś wyglądasz. Mówi Su niemal z zaskoczeniem, gdy zajmuję płaszcz i wieszam go w pokoju personelu. Adam powiedział to samo. Tym samym tonem, z lekkim zaskoczeniem, przyglądając się mojej jedwabnej bluzce prosto z ciucholandu i wyprostowanym włosom, gdy wcisnęłam mu w rączkę kanapkę przed wyprawieniem go do szkoły: O Boże, widać, że się starałam, ale nie dla niego. Jeśli już, to przeciwko niemu. To barwy wojenne. Maska. Ponadto nie mogłam zasnąć i musiałam się czymś zająć. Normalnie w takie ranki zabieram Adama do szkolnej stołówki na śniadanie, a potem przychodzę pierwsza do kliniki i robię kawę dla wszystkich, zanim przyjdą. Ale dziś oczywiście Adam obudził się w złym humorze i narzekał na cały świat. A potem nie mógł znaleźć lewego buta, a jeszcze później, choć byłam gotowa od dawna, musieliśmy biec, żeby dotrzeć do szkoły przed zamknięciem bramy. Uśmiecham się, choć dłonie mi się pocą i trochę mnie mdli. W drodze ze szkoły do kliniki wypaliłam trzy papierosy. Zwykle staram się powstrzymywać do przerwy na kawę, no powiedziałam, zwykle, tylko Wmawiam sobie, że wytrwam do przerwy, ale na ogół wypalam jednego po drodze. Dzięki. Adam jedzie w tym tygodniu do ojca, więc po pracy mogę iść na drinka. Po pracy mogę potrzebować drinka. Zapamiętuję, żeby puścić smsa do Sofii i spytać, czy zechce się spotkać. Na pewno. Będzie umierać z ciekawości, jak się rozwija ta komedia pomyłek. Mówię niby od niechcenia, ale mój głos brzmi dziwnie. Muszę się ogarnąć. Zachowuje się idiotycznie. On jest w gorszej sytuacji, to nie ja jestem w związku. Może i tak, ale ta mowa motywacyjna nie zmienia faktu, że brak mi wprawy. Nie mam doświadczenia Sofii i czuję się chora do szpiku kości. Jestem roztrzęsionym kłębkiem nerwów, które nie potrafi się na niczym skupić. Może wina leży po jego stronie, ale to ja czuję się głupia, prostacka, winna i zła. Pierwsza szansa na potencjalny romans od wieków i od razu skucha. A jednak mimo tego wszystkiego i jego pięknej żony czuje także iskierkę podniecenia. Na myśl, że znowu go zobaczę. Zachowuje się jak głupia, roztrzęsiona siksa. Wszyscy będą na zebraniu do wpół do jedenastej, przynajmniej tak twierdzi Elaine z góry oznajmia su, możemy odetchnąć i pamiętałam, że teraz moja kolej. Wyjmuję z torebki dwie zatłuszczone papierowe torby. Piątkowe bułeczki z bekonem. Tak mi ulżyła perspektywa paru godzin spokoju, że z radością przyjmuję poczęstunek, choć wyraźnie widać, jak ogłupiająco rutynowe wiodę życie, skoro piątkowe śniadanie jest najwspanialszym momentem mojego tygodnia. Cóż, bekon to bekon, inne elementy rutyny są mniej demoralizujące. Odgryzam spory kęs, rozkoszując się maślanym smakiem ciepłej bułki i słonym mięsem, obżeram się kompensacyjnie no dobra po prostu się obżeram z nerwów żeby się pocieszyć z radości bez różnicy inni ludzie tracą po rozwodzie 5 kg ja tyle przytyłam pracę zaczynamy dopiero za 20 minut więc siadamy przy stoliku na którym stawiamy kubki pełne gorącej herbaty a su opowiada mi o artretyzmie swojego męża i parze gejów z sąsiedztwa którzy bez przerwy uprawiają seks uśmiecham się i odprężam, starając się nie podskakiwać za każdym razem, gdy jakiś cień pada na próg. Nie zauważam w porę tej kropelki keczupu i nagle mam jaskrawo czerwoną plamę na przodzie kremowej bluzki. Słu natychmiast się podrywa, pląsa wokół mnie z chusteczkami i mokrą szmatką, ale udaje jej się tylko sprawić, że materiał staje się przezroczysty i nadal widać na nim zarysy rozmytego czerwonego kleksa. Twarz mnie pali. Jedwa przylepia się do pleców to zapowiedź tego, jak będzie wyglądać reszta dnia, czuję to. Zbywam śmiechem jej dobroduszne próby wywabienia plamy i idę do łazienki. Gdzie wkładam bluzkę pod suszarkę? Przynajmniej nie widać już spranej do szarości koronki biustonosza. Zawsze coś. Wstrząsa mną no pusty śmiech. Kogo ja oszukuję? Szkoda czasu. Łatwiej mi rozmawiać z Adamem o najnowszym Tomie, koszmarnego Karolka i transformersach, niż udawać nowoczesną, wyrafinowaną kobietę. Stopy mnie już bolą od pięciocentymetrowych obcasów. Zawsze myślałam, że można się tego nauczyć, swobodnego chodzenia w szpilkach i elegancji. Jak się okazuje, przynajmniej w moim przypadku, elegancja była etapem przejściowym w klubowych czasach, gdy miałam dwadzieścia kilka lat. Potem poszłam w dżinsy, swetry, konwersy i kucyk. A moją jedyną ozdobą jest wieczna zazdrość na myśl o tych wszystkich kobietach, którym nadal chce się wysilać. Wieczna zazdrość na myśl o tych kobietach, które mają powód, żeby się wysilać. Ona na pewno chodzi w szpilkach, myślę, poprawiając ubrania. Tym większa ze mnie idiotka, że nie przyszłam w spodniach i butach na płaskim obcasie. Telefony dziś milczą, a ja staram się nie zwracać uwagi na miarowe tykanie zegara, nieubłaganie zmierzającego ku w pół do jedenastej. Żeby się skupić na czymś innym, wprowadzam akta spraw do komputera przed poniedziałkowymi spotkaniami i sporządzam listę spotkań na pozostałe dni tygodnia. Niektóre akta, tych bardziej skomplikowanych spraw, zaniosłam już do niego. Ale chce się zaprezentować od najlepszej strony, więc spisuje pełną listę. Potem drukuje różne maile, które mogą być ważne, cenne lub przeoczone przez kierownictwo, a następnie drukuje i laminuje listę numerów kontaktowych szpitala, posterunku policji oraz innych organizacji, które mogłyby się przydać. To mnie nawet uspokaja. Obraz mężczyzny z baru rozpływa się, a na jego miejsce pojawia się mój szef. Choć jego twarz Dość niepokojąco zlewa się z rysami starego doktora Kerrigana, którego zastąpił. O dziesiątej kładę mu wydruki przy komputerze i włączam stojący w kącie ekspres, żeby czekał na niego dzbanek świeżej kawy. Sprawdzam, czy sprzątaczki zostawiły świeże mleko w małej lodówce, ukrytej w szafce, jak hotelowy minibarek. Upewniam się także, czy w cukierniczce jest cukier. Nie potrafię sobie odmówić zerknięcia. Nastojące na jego biurku zdjęcia w srebrnych ramkach. Są trzy. Dwa przedstawiają samą żonę na trzecim, starszym, są oboje. Przyciąga mnie to ostatnie zdjęcie, biorę je do ręki. On wygląda tu inaczej tak młodo, na dwadzieścia parę lat, nie więcej. Siedzą na wielkim kuchennym stole objęci i śmieją się wydają się szczęśliwi i beztroscy. On wpatruje się w nią, jakby była najważniejszym zjawiskiem na tej planecie. Ona ma długie i rozpuszczone włosy. Nawet w dżinsach i pod koszulką emanuje naturalnym pięknem. Żołądek mi się ściska. Na pewno nigdy nie upaćkała się keczupem. Dzień dobry. Głos z lekkim Szkockim akcentem. Tak mnie zaskakuje, że omal upuszczam zdjęcie. Niezdarnie ustawiam je na biurku, potrącam przy tym schludny stosik dokumentów. On stoi w drzwiach. Kanapka z bekonem podjeżdża mi do gardła. Boże, zapomniałam, jaki on jest przystojny. Ma piękne włosy z połyskiem, za który mogłabym zabić. Z przodu na tyle długie, że chce się przesunąć po nich palcami. Niebieskie oczy, które prześwietlają duszę na wylot, skóra, której chce się dotknąć. Z trudem przełykam ślinę. To jeden z tych mężczyzn, z tych, dla których traci się głowę. Twarz mi płonie. Miałeś być na zebraniu do wpół do jedenastej, mówię. A w duchu modlę się, żeby podłoga pode mną się rozstąpiła i pochłonęło mnie piekło hańby. Przyłapał mnie w swoim gabinecie, na oglądaniu zdjęć jego żony. O Boże! O Boże! Mówi on, jakby czytał mi w myślach. Krew odpływa mu z twarzy, oczy się rozszerzają, patrzy na mnie wstrząśnięty, osłupiały i przerażony jednocześnie. To ty? S Słuchaj, zaczynam. Naprawdę nic się nie stało, oboje byliśmy pijani, trochę nas poniosło. To był tylko pocałunek i wierz mi, nie mam zamiaru nikomu o nim mówić, więc jeśli oboje postaramy się o tym zapomnieć, nie ma powodu, żebyśmy nie mogli razem pracować. I nikt się nie dowie. Nie potrafię zatrzymać tego słowotoku. Czuję zaczerwieniona i przegrzana, że pod podkładem zbiera mi się pot. Ale... Widzę, że jest rozdarty między oszomomieniem i niepokojem. Szybko zamyka za sobą drzwi i wcale mu się nie dziwię, co ty tu robisz. O! Tyle gadania! A o najważniejszym zapomniałam. Jestem twoją sekretarką i recepcjonistką. No, trzy razy w tygodniu we wtorki, czwartki i piątki. Właśnie coś przyniosłam i zobaczyłam wskazuje głową zdjęcia. No... E, słowa mi umykają, nie mogę przecież powiedzieć. Jak typowa wariatka pożerałam wzrokiem ciebie i twoją piękną żonę. Jesteś moją sekretarką? Wygląda jakby dostał mocny cios w brzuch. Serio? Może nie w brzuch, może niżej. Zaczynam mu trochę współczuć. Wiem, Wzruszam ramionami i robię niewątpliwie cholernie komiczną minę. Nieprawdopodobne. W zeszłym miesiącu, kiedy przyszedłem na rozmowę z doktorem Kerriganem, widziałem tu inną kobietę, nie ciebie. Starsza, trochę zasadnicza, to Maria. Przychodzi w dwa pozostałe dni. Teraz pracuje na część etatu, ale była tu od zawsze. Doktor Sykes ją uwielbia. Nadal nie zrobił ani kroku w moim kierunku. Najwyraźniej jeszcze nie oswoił się z rzeczywistością. Naprawdę jestem twoją sekretarką, mówię wolniej. Spokojnie, nie wariatką, która za to chodzi. Wierz mi, mnie też jest głupio. Widziałam cię wczoraj przez chwilę. Potem tak jakby się ukryłam. Ukryłaś się, powtarza i milknie. Przetrawia wszystko w nieskończoność. Tak, mówię i pogrążam się ostatecznie, gdy wyjaśniam, w toalecie zapada długa cisza. Przyznaję, że pewnie zrobiłbym to samo, przyznaje on w końcu. Nie wiem, czy osiągnęlibyśmy zamierzony skutek, gdybyśmy ukryli się w tym samym kiblu. Parska śmiechem, krótkim i niespodziewanym. Chyba nie? Jesteś bardzo zabawna, to pamiętam. Podchodzi do biurka i patrzy na wszystko, co na nim położyłam, a ja automatycznie odsuwam się mu z drogi. No więc górny wydruk to lista akt, które musisz przejrzeć na poniedziałek. Kawa stoi na. Przepraszam. Mówi i patrzy na mnie tymi cudownymi niebieskimi oczami. Pewnie uważasz mnie za drania. Sam uważam się za drania. Zwykle nie. No, nie szukałem niczego w barze i nie powinienem był. Czuję się okropnie. Nie umiem tego wyjaśnić. Na co dzień tak się nie zachowuję i nic nie usprawiedliwia mojego zachowania. Byliśmy pijani, to wszystko. Przecież nic takiego nie zrobiłeś. Tak w sumie. Nie mogę. Pamiętam wstyd w jego głosie, kiedy odsunął się ode mnie i wyszedł, mamrocząc przeprosiny. Może dlatego nie potrafię myśleć o nim źle. Przecież to był jedynie pocałunek. Tylko w mojej głupiej głowie stał się czymś więcej. — Powstrzymałeś się, to najważniejsze... Nic się nie stało, serio, zapomnijmy o tym. Zacznijmy od nowa. Naprawdę, zależy mi tak samo jak tobie, żeby czuć się swobodnie. Ukryłaś się w toalecie. Wzrok ma przenikliwy i ciepły. Owszem, i przestań mi to wypominać, bo właśnie wtedy czuję się okropnie. Uśmiecham się. Nadal go lubię. Popełnił głupi, spontaniczny błąd, mogło być gorzej. Mógł pójść ze mną do domu. Rozważam przez chwilę tę myśl. No dobrze, na krótką metę to by było fantastyczne, ale na dłuższą już mniej. Dobrze, czyli przyjaźń. Proponuje on. Przyjaźń. Ale ręki sobie nie podajemy. Na razie za wcześnie na fizyczny kontakt. Jestem Louise. David. Miło cię poznać. Oficjalnie. Patrzymy na siebie zakłopotani. Potem on zaciera ręce i zerka na biurko. Chyba powinienem zająć się pracą. <laughs> Jesteś tutejsza? W sumie tak. No, mieszkam tu od dziesięciu lat, jeśli to ci wystarczy. Opowiesz mi o tym mieście? Problemy, atrakcje, podziały społeczne i tym podobne. Zamierzam pojeździć po okolicy, ale to musi zaczekać. Po południu mam kolejne spotkanie w szpitalu, a potem wczesną kolację ze wspólnikami. Na pewno mogę z grubsza nakreślić obraz sytuacji z punktu widzenia laika. Dobrze, na tym właśnie mi zależy. Zastanawiam się nad weekendowym wolontariatem, więc szukam kogoś, kto od dawna tu mieszka i opowie mi o prawdopodobnych przyczynach lokalnych uzależnień. To moja specjalizacja. Czuję się trochę zbita z tropu. Nie znam żadnych lekarzy, którzy angażują się w wolontariat, tym bardziej w drogiej, prywatnej klinice. Nasi pacjenci raczej nie skarżą się na brak przywilejów, a wszyscy wspólnicy są ekspertami w swoich dziedzinach. Oczywiście podejmują się konsultacji ale nie otwierają się na problemy społeczne i nie pracują za darmo. No to jest północny Londyn, więc mieszkają tu głównie ludzie z klasy średniej, odpowiadam, ale na południe od mojej dzielnicy jest wielkie blokowisko i tam są prawdziwe problemy. Młodzi nie mają pracy, narkotyki i tak dalej. David sięga pod biurko. I wyjmuje aktówkę, a z niej mapę okolicy. Na kawy, a ja to rozbożę. Zaznaczymy miejsca, które powinienem znać. Rozmawiamy prawie godzinę. Pokazuję mu szkoły i pogotowia. Najbardziej zakazane knajpy i przejścia podziemne, gdzie w ciągu roku doszło do trzech napaści z użyciem noża i gdzie nikt nie pozwala zapuszczać się dzieciom, bo kwitnie tam handel prochami i zderzają się strzelaniny. Z zaskoczeniem odkrywam, ile wiem o mojej okolicy i jak bardzo w trakcie tej opowieści zdradzam szczegóły swojego życia. Kiedy David spogląda na zegarek i przerywa mi, wie już nie tylko, że jestem rozwiedziona i mam Adama, ale zna także adres jego szkoły i Sofii, która mieszka w apartamentowcu obok najlepszego liceum w okolicy. Kiedy tak gadam, on spogląda na zegarek i cały się spina. Przepraszam, musimy kończyć. Rzuca. Ale to było fascynujące. Mapa jest usiana kółkami, zakreślonymi markerem, a David zapełnił całą kartkę notatkami. Ma okropny charakter pisma. Prawdziwe kryzmoły lekarza. Mam nadzieję, że ci się przyda. Zabieram kubek. Nie zdawałam sobie sprawy, jak blisko staliśmy. Powraca skrępowanie. Na pewno. Dziękuję. David zerka na zegarek. Muszę zadzwonić do Orywa do domu. Naprawdę możesz używać przy mnie słowa żona, informuje go z uśmiechem. Nie stanę od tego w płomieniach. <grywa> Przepraszam. On czuje się chyba jeszcze bardziej nieswojo niż ja. I słusznie. Dziękuję za to, że nie uważasz mnie za gnojka. A przynajmniej za to, że tego nie okazujesz. Proszę. Myślisz, że jestem gnojkiem? Uśmiecham się. Gdybyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w recepcji. Należało mi się. W sumie, myślę, mogłoby być o wiele gorzej. Wracam na swoje miejsce i czekam, aż policzki przestaną mi płonąć, a do pracy wrócę dopiero we wtorek. Wtedy wszystko się unormuje i nasza mała przygoda zostanie zamieciona pod dywan życia. Zawieram ze swoim mózgiem umowę, żeby o tym w ogóle nie myślał. Zamierzam urządzić sobie dekadencki weekend poświęcony samej sobie. Spać do późna, objadać się tanią pizzą i lodami, obejrzeć cały sezon jakiegoś serialu na Netflixie. Po weekendzie zaczyna się ostatni dzień szkoły, a potem długie wakacje. Nadchodzą dni pod znakiem strasznie nudnego pilnowania dzieci na spółkę z innymi matkami, płacenia za opiekę nad Adamem, kiedy nie będę mogła się nim zająć, i szukania nowych rozrywek dla niego, które nie uwzględniają kupienia iPada ani telefonu, żeby zajął się grą. Będę czuła się jak wyrodna matka, która nieudolnie usiłuje ogarnąć inne sprawy, ale przynajmniej Adam jest dobrem dzieckiem. Codziennie mnie rozśmiesza. I nawet kiedy się złości, kocham go tak bardzo, że aż boli mnie serca. Adam jest mężczyzną mojego życia, myślę, zerkając na drzwi gabinetu Davida i zastanawiając się mimowolnie, jakie to słodkie słówka szepcze w tej chwili do swojej żony: Nie potrzebuję nikogo innego.